List do Tytusa, drugi rozdział, cały rozdział. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi, we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwe i sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Wir haben die Gnade besungen. Śpiewaliśmy o łasce. Hochinteressant der erste Vers. Bardzo interesująca pierwszy wiersz. Wir haben nämlich da zum Ausdruck gebracht, wenn wir genug haben an der Gnade Gottes, wird das Herz stets glücklich sein. Ta pierwsza zwrotka, którą śpiewaliśmy, że gdy jest dosyć nam na tej łasce, czy mamy tej łasce w... Boże, gdy my dosyć na łasce, na łasce mamy Twej. Gdy my dosyć na łasce mamy Twej, to wtedy nasze serce jest szczęśliwe, zawsze szczęśliwe. Glaubende wissen, wie man glücklich sein kann, wierzący wiedzą, jak można być szczęśliwym i jak można trwać w tej szczęśliwości. Die Welt zeigt uns immer wieder, was wir noch haben müssen, um glücklich sein zu können. Bo ten świat pokazuje nam ciągle na nowo, co jeszcze musimy mieć, aby być szczęśliwym. Gläubige wissen, wir haben etwas, um ewig glücklich sein zu können. A wierzący wiedzą, że już mamy coś, by na wieki być szczęśliwymi. Was ist Gnade? Co to jest łaska? Gnade ist die Liebe Gottes, die unverdient auf uns gerichtet ist. Łaska to jest miłość Boża, która niezasłużenie przez nas na nas spłynęła. Wenn ich mich auf diesen Strom der Liebe konzentriere, jeśli ja skoncentruję się na tym potoku miłości, ist mein Herz automatisch glücklich. To moje serce z automatu jest szczęśliwe. Also, wir wissen, wie wir glücklich sein können. A więc wiemy, w jaki sposób możemy być szczęśliwi. Es kommt auf die richtige Blickrichtung an. Ale chodzi o też właściwe spojrzenie, czy właściwy punkt, z którego spoglądamy. Das ist für Männer, für Frauen, für Kinder, für Erwachsene immer gleich. I to jest takie samo, to kryterium jest takie samo dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci, dla młodszych, dla starszych. 2 Korinther 11 haben wir gelesen. 2 Koryntian 11 czytaliśmy. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Dosyć masz na łasce mojej, bo moc moja objawia się w słabości. Da sagt Paulus, ganz gleich in welche Schwierigkeiten ich komme, die Gnade Gottes reicht vollkommen aus. I Paweł mówi, obojętnie w jakich trudnościach bym się znalazł, to ta łaska Boża wystarczy. Das hat mir Gott selbst gesagt. To sam Bóg mi to powiedział. Und er kam ja in ausweglose Situationen. A przecież on znajdował się, można powiedzieć, w beznadziejnych sytuacjach. 2 Korinther 1 spricht er davon, dass sie selbst am Leben verzweifelten.
Drugi Koryntian pierwszy pisze, że nawet zwątpiliśmy o swoim życiu. Eine Gnade ist in jeder Hinsicht ausreichend. I łaska w każdym przypadku jest wystarczająca. Der Titusbrief zeigt uns, wie die Ordnung im Hause Gottes aufrechterhalten werden soll. List do Tytusa pokazuje nam, jak ma być zachowywany porządek w Domu Bożym. Und das steht in Verbindung mit dem Heiland Gott. I to jest połączone z tym Zbawicielem Bogiem. Der Titusbrief hat drei Kapitel. Ten list ma trzy rozdziały. Das erste Kapitel zeigt uns unser Verhältnis zu den Ältesten. Pierwszy rozdział pokazuje nam nasz stosunek do starszych. Damals gab es Älteste, die von dem Apostel oder von den Aposteln gewählt worden waren. W tamtych czasach byli tacy starsi zboru, którzy byli wybierani przez apostołów. Oder von solchen, die durch ihn beauftragt worden waren. Albo przez takich, którym apostołowie dali to zadanie, aby ich wybrali. Heute haben wir das Amt des Ältesten nicht mehr, aber die Aufgabe des Ältesten. Dzisiaj nie mamy tej służby starszego zboru, ale jak najbardziej mamy zadania, które oni mieli do wykonywania. Diese Personen sind Älteste und Aufseher. Te osoby to są tymi starszymi i tymi, można by to nazwać, nadzorcami, nadzorującymi czy mającymi pieczę. Älteste, das sind ältere Brüder. Starsi to znaczy, że są to starsi wiekiem bracia, czy starsi bracia ogólnie. Sie haben eine gewisse Reife in der Gegenwart des Herrn erhalten. I to oznacza, że też mają pewną dojrzałość w obyciu z Panem. Und sie sind zum zweiten Aufseher. A po drugie, oni są takimi swego rodzaju nadzorcami, ale nie w tym negatywnym sensie, że są po to, by nas karać albo strzec. Das zeigt ihre Tätigkeit. To pokazuje ich czynność. Und wir sind glücklich, dass auch heute noch solche Männer da sind. I dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że dziś mamy takich braci, którzy taką służbę wykonują. Sie sind eine ganz große Hilfe, damit wir die Gnade Gottes besser nutzen. Oni są dla nas wielką pomocą, abyśmy tą łaskę Bożą lepiej mogli wykorzystywać. In Kapitel 3 sehen wir unser Verhältnis als Glaubende zu der Welt. W trzecim rozdziale widzimy, jak mamy się zachowywać wobec świata. Und in unserem Kapitel sehen wir unser Verhältnis untereinander. A w naszym rozdziale, który przeczytaliśmy, widzimy, jak mamy się zachowywać pomiędzy sobą. Man kann auch sagen, im ersten Kapitel ist Gott im Mittelpunkt. Można powiedzieć, że w pierwszym rozdziale punktem centralnym jest Bóg. Im zweiten der Herr. W drugim Pan. Und das dritte Kapitel konzentriert sich auf den Heiligen Geist. A trzeci rozdział koncentruje się na Duchu Świętym. Wir haben immer auch einen lehrmäßigen und einen praktischen Teil in den Kapiteln. W tych rozdziałach mamy zawsze dwie części. Tą część, która nas poucza i tą część praktyczną. Im ersten Kapitel sind die Verse 1 bis 4 lehrmäßig. W pierwszym rozdziale te pouczające wiersze to są wiersze od 1 do 4. Im zweiten Kapitel ist der lehrmäßige Teil am Schluss, Vers 11 bis 14. W naszym rozdziale mamy te wiersze od 11 do 15. To są te wiersze pouczające. Und im dritten Kapitel sind die Verse 3 bis 7 der lehrmäßige Teil. A w trzecim rozdziale są to wiersze od 3 do 7. Das eine ist der lehrmäßige Teil, das andere ist der praktische Teil. I zawsze w każdym rozdziale mamy tą część, która poucza i ta część, która jest praktyką. Praktische Teil heißt, es geht um unser praktisches Verhalten. Ta praktyczna część to oznacza, chodzi tu o nasze zachowanie w praktyce. Unser praktisches Verhalten kann nur dann gut sein, wenn wir den lehrmäßigen auch gut verstehen. I nasze praktyczne zachowanie może być dobre tylko wtedy, jeśli dobrze zrozumiemy tą część, która nas poucza. Und im ganz natürlichen Leben ist das ja auch so. I w naszym codziennym życiu jest dokładnie tak samo. Wir gehen erst in die Schule und dann üben wir unseren Beruf irgendwann aus. Najpierw wchodzimy do szkoły, a potem dopiero wykonujemy jakiś zawód. Erst lernen wir und dann arbeiten wir praktisch. Najpierw uczymy się, a potem wykonujemy czy pracujemy. Wir wenden das Gelernte an.
i stosujemy wtedy to, czego się wcześniej nauczyliśmy. Jetzt unser Vers, zum ersten Vers. Teraz nasz pierwszy wiersz. Fängt an du aber. Zaczyna się od słów ale ty. Wenn wir Gottes Wort lesen oder hören, dann wendet sich das Wort Gottes immer ganz persönlich an einen jeden von uns. Jeśli czytamy albo słyszymy gdzieś Słowo Boże, to to Słowo zwraca się do każdego z nas osobiście. Gott übersieht keinen. Bóg nie przeoczy nikogo. Er spricht in die Umstände eines jeden hinein. I Bóg przemawia do każdego w tych okolicznościach, w jakich się znajduje. Das macht er durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Czyni to przez działalność czy przez działanie Ducha Świętego. Der verherrlichte Herr, Jesus Christus, ist im Himmel. Uwielbiony Pan Jezus Chrystus jest w niebie. Und er benutzt den Heiligen Geist und der Heilige Geist benutzt unterschiedliche Gaben. I on używa Ducha Świętego, a Duch Święty używa różnych darów. Und so wirkt der Heilige Geist durch die Gaben. I ten Duch Święty działa przez dary. Und er wird immer, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den Herrn Jesus verherrlichen. I on, Duch Święty, zawsze, to jest też bardzo ważna zasada, zawsze uwielbia Pana Jezusa. Er will den Herrn Jesus groß machen. On chce uczynić, by Pan Jezus był zawsze wielki w naszych oczach. Dass wir immer mehr erkennen, wer der Jesus ist. Abyśmy coraz lepiej i bardziej poznawali, kim jest Pan Jezus. Und dass wir dann auch Kraft haben, das, was der Jesus möchte, zu verwirklichen. I abyśmy mieli siłę do tego, aby urzeczywistniać to, co jest Panu miłe, albo czego On sobie życzy. Punkt 2. Hier steht du aber. Drugi punkt. Tu jest napisane ale ty. Dieses Wort macht ja deutlich, dass diese Aussage einen Gegensatz darstellt zu dem Vorgesagten. I to, to słówko ale, ono przedstawia nam, że to jest przeciwieństwo do tego, co wcześniej było powiedziane. Ich lese Vers 16. Przeczytajmy 16 wiersz. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn, sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Ihr praktisches Verhalten zeigt, dass sie keine Beziehung zu dem Herrn Jesus unterhalten. Ich praktyczne zachowanie pokazuje, że nie mają żadnego żadnego stosunku czy żadnej relacji czy społeczności z Bogiem. Hier sehen wir auch ganz klar, inneres und äußeres sind eine Einheit. I tutaj też widzimy praktycznie, że to co jest wewnątrz i to co jest na zewnątrz nas, to co pokazujemy, to jest jedność. Es gibt ja Menschen, die sagen, es kommt auf das Herz an. Są ludzie, którzy mówią, to zależy od serca. Ist die Aussage richtig? Czy ta wypowiedź jest prawidłowa? Natürlich ist sie richtig, es kommt auf das Herz an. Oczywiście, że tak, bo to zależy od serca. Aber es kommt nicht nur auf das Herz an. Ale to nie jest zależne tylko i wyłącznie od serca. Denn das äußere Erscheinungsbild, unser Verhalten, ist ein Ausdruck dessen, was im Inneren ist. Bo nasze zachowanie, to jak my się zachowujemy na zewnątrz, to wszystko zależy od tego, co jest w naszym sercu. Das sehen wir in Verbindung mit Vers 16. To widzimy w połączeniu z wierszem 16. Und genau umgekehrt sollte es bei Titus sein. A i dokładnie na odwrót do wiersza 16 miał się zachowywać Tytus. Titus war sicherlich ein sehr guter Mann. Tytus z pewnością był dobrym człowiekiem. Aber er wird doch auch ermahnt. Ale i on jest w pewnym sensie napominany. Er sollte reden, was der gesunden Lehre geziemt. Ma mówić to, co odpowiada zdrowej nauce. So im Lauf des Tages reden wir viel. Im Lauf des Tages. Bo w przeciągu dnia każdy z nas mówi dużo. Aber hier ist etwas ganz Spezielles gemeint. Ale tutaj jest mowa o czymś szczególnym. Er sollte reden, was der gesunden Lehre geziemt. On ma mówić to, co odpowiada zdrowej nauce. Er hatte natürlich einen Auftrag, Gottes Wort zu verkündigen. Oczywiście jego zadaniem było głoszenie Słowa Bożego. Dann hätte hier auch stehen können, predige das Wort. Bo tutaj też teoretycznie mogłoby być napisane, głoś Słowo.
Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort, halte darauf zu gelegen und ungelegen Zeit. I Paweł do Tymoteusza na przykład mówi, głoś słowo obojętnie w jakim czasie, złym, sprzyjającym czy niesprzyjającym. Aber Paulus sagt hier zu Titus, rede. Ale do Tytusa zwraca się mów. Warum der Unterschied? Skąd ta różnica? Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 20:20. Dzieje Apostolskie 20 rozdział 20 wiersz. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Paulus sagt hier in der Abschiedsrede, dass öffentlich gesprochen hat und in den Häusern. Paweł tutaj w tej mowie pożegnalnej mówi, czy pokazuje im, że on mówił, czy zwracał się zarówno publicznie, jak i prywatnie po domach. Reden ist ja ein Reden in der Öffentlichkeit. Bo głoszenie to jest to na myśl, czy głoszenie przedstawia nam mówienie publiczne. Auch was wir jetzt machen, ist ein Predigen. Również to, co ja teraz czynię, to jest głoszenie, bo mówię to publicznie. Wir reden in der Öffentlichkeit. Czyli jest to ta przemowa publiczna. Aber das Reden bedeutet auch in dem häuslichen Bereich. Ale mówienie w tym sensie jest tutaj na myśli to, co rozmawiamy w domu, prywatnie. Also reden ist ein umfangreicherer Begriff. Er beschränkt sich nicht auf den öffentlichen Dienst, sondern auch das Reden im privaten Bereich. I to tutaj pokazuje nam, że Paweł nie ogranicza się tylko do jednego rodzaju tej służby, tylko zarówno głoszenie publiczne, jak i prywatne po domach. Paulus hat das gemacht. I Paweł tak to czynił. Jetzt können wir sagen, Paulus war ein Apostel. I moglibyśmy powiedzieć, no tak, Paweł był przecież apostołem. Titus hat das auch gemacht. Ale Tytus też tak czynił. Sollte das machen. I miał tak czynić. Ja, Titus hat ja auch eine besondere Gabe. No, Tytus miał szczególny dar. Wisst ihr, worauf es mir ankommt? Wiecie, o co mi chodzi? Dass wir alle unsere Verantwortung erkennen, das Wort Gottes weiterzusagen. Że każdy z nas ma tą odpowiedzialność, aby Słowo Boże dalej komuś przekazywać. Der Dienst in der Öffentlichkeit ist ganz wichtig. Ta służba publiczna jest bardzo ważna. Aber jeder Vater hat die Aufgabe, das Wort Gottes auch in seiner Familie zu verkündigen. Ale każdy ojciec ma zadanie, aby Słowo Boże głosić w swojej rodzinie. Und wenn der Vater nicht da ist, weil er berufsmäßig unterwegs ist, a jeśli nie ma taty, bo na przykład musi wyjechać czy wyjeżdżać służbowo, to tym zadaniem jest mama. To mama ma to zadanie. Powinniśmy to sobie przysposabiać, aby na przykład w czasie każdego posiłku przyjmować Słowo Boże. Die Frauen geben sich die größte Mühe, um für unseren Leib etwas Schmackhaftes zuzubereiten. Zazwyczaj jest tak, że to kobiety dbają o to, by przygotować coś pysznego dla naszych ciał. Und wir Männer sollten uns bemühen, auch geistige Speise zur Verfügung zu stellen, nicht? A my, mężczyźni, powinniśmy też zadać sobie tego trudu, aby te przysmaki duchowe przygotować dla naszej rodziny. Inhalt ist gesunde Lehre. Zawartością jest ta zdrowa nauka. Lehre etwas trockenes? Czy nauka to jest takie coś suchego? Was langweiliges? Coś nudnego? Denn es sind die Gedanken Gottes, die ewig gültig sind. Nie, to są myśli Boże, które są na wieki ważne. Der Psalmist sagt im Psalm 119, wie wichtig ihm sein Wort geworden ist. Psalmista w Psalmie 119 przedstawia, jak ważne są jego słowa dla niego. Er sagt viel mehr als Gold und Silber. Mówi o wiele cenniejsze niż srebro czy złoto. So sollte es auch bei uns sein. I tak też powinno być u nas, w naszym przypadku. Ich kann natürlich nur geistige Speise weitergeben, wenn ich sie selber habe. I ten duchowy pokarm mogę przekazywać dalej tylko wtedy, gdy sam go posiadam. Es ist gesunde Speise. To jest zdrowy pokarm. Das sagt, es ist in sich gesund. To oznacza, sam w sobie ten pokarm jest dobry i zdrowy. Heute meinen ja manche,
dass gewisse Lebensmittel nicht mehr gesund sind. Dzisiaj są takie nauki czy tacy, takie rzeczy głoszone, że pewne produkty spożywcze nie są zdrowe. Das kann durchaus sein. I tak też może być. Wenn wir Übermaß zu uns nehmen, ist sowieso alles ungesund. Jeśli coś weźmiemy, czy skosztujemy, czy zjemy w nadmiarze, to tak czy owak każda rzecz będzie niezdrowa dla nas. Aber das, was wir normalerweise zu uns nehmen, ist ja auch gesund. Ale to, co w normie spożywamy, zazwyczaj jest zdrowe. Und wie viel mehr die geistige Speise, die Gott uns selbst darreicht. I o ileż bardziej ten duchowy pokarm, który sam Bóg nam podaje. Sie ist in sich gesund und sie erhält gesund. Ten pokarm, który Bóg podaje, sam w sobie jest zdrowy i on zachowuje nas jeszcze w tym zdrowiu. Sie macht auch gesund. On uzdrawia nas. Der ist einer, der geistlich krank ist. Bo jeśli jest ktoś, kto jest duchowo chory und er liest die gesunde Lehre des Wortes Gottes, i będzie czytał tą zdrową naukę Słowa Bożego, der wird gesund. To on ozdrowieje. Welch einen Schatz haben wir durch diese gesunde Lehre? Jakiż skarb mamy przez tą zdrową naukę? Je älter wir werden, umso wertvoller wird uns Gottes Wort. Im starsi, zazwyczaj jest tak, że im jesteśmy starsi, tym cenniejsze, bardziej kosztowne jest dla nas Słowo Boże. My wierzący mamy jeszcze Biblię. Die Menschen haben das nicht mehr. A ludzie już tego nie mają. Sie haben keinen Maßstab mehr für gut und böse. Oni nie mają tego wzorca dla dobra i dla zła. Co jest dobrem, a co jest złem. Aber wir haben das Wort Gottes und wollen es richtig ausnutzen. Ale my mamy Słowo Boże i chcemy je we właściwy sposób wykorzystywać. Er sollte lehren, was der gesunden Lehre geziemt. Ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, albo w niemieckim jest, co przystoi zdrowej nauce. Geziemt heißt, was würdig ist. Przystoi albo odpowiada, to oznacza, co jest godne. Auf der einen Seite ist die gesunde Lehre das Wort Gottes in seiner Absolutheit. Z jednej strony mamy Słowo Boże jako tą zdrową naukę w swojej absolutności. Und wir sollen unsere Worte so wählen, dass sie dementsprechend formuliert sind. I my, głosząc to słowo, mamy nasze słowa tak dobierać, aby to przystawało do tego słowa, aby było godne tego słowa, aby nasza mowa była godna tego słowa. Dass sie dem Charakter des Wortes Gottes entsprechen. Aby odpowiadało charakterowi tego słowa. Aber auch Gott selbst entsprechen. Ale i odpowiadało samemu Bogu. Da werden wir uns hüten, irgendwie was lockeres zu sagen. I wtedy będziemy się strzegli, by mówić takie luźne, może takie swawolne myśli. Es geht nicht bei der Vermittlung von Gottes Wort um Freizeitgestaltung. Jeśli głosimy Słowo Boże, to nie chodzi o zabijanie czasu. Es geht nicht darum, einen hohen Unterhaltungswert herbeizuführen. Ale chodzi o to, by te słowa miały dużą wartość dla słuchaczy. Sondern es geht darum, Gottes Wort würdig weiterzusagen. I by to było przyjemne dla słuchaczy, ale chodzi o to, by te słowa były godne, godnie dalej podawane. Wir stützen uns im Hinblick auf die Gnade Gottes, auf Gottes unveränderliches Wort. Bo my w łasce Bożej opieramy się na tym niezmiennym Słowie Bożym. Heute wird alles relativiert. W dzisiejszym świecie wszystko jest tak spłaszczane, jeśli to tak można określić. Spłycamy. O, ale my opieramy się na tym wiecznie ważnym Słowie Bożym. Und das Wort Gottes hat ein Wort für alle Personengruppen. I Słowo Boże jest odpowiednie dla każdej grupy ludzi. Zuerst wird hier von den alten Männern gesprochen. Najpierw jest tu mowa o starszych mężczyznach. Warum werden die alten Männer zuerst genannt? Dlaczego oni jako pierwsi? Sie haben die höchste Verantwortung. Bo mają największą odpowiedzialność. Sie haben einen langen Weg mit dem Herrn hinter sich. Oni mają za sobą już długą drogę z Panem. Das ist ein großes Vorrecht. To jest ich wielki przywilej. Und sie haben dementsprechend auch die höhere Verantwortung. I co, tak samo mają odpowiednio dużą odpowiedzialność. In Ezekiel heißt es,
dass sie Gericht ausüben sollten. Und sie fingen an bei den alten Männern. I w Ezechielu czytamy, że miał być wykonany sąd i ten sąd rozpoczynał się od tych starszych mężczyzn. Warum fingen sie beim Gericht mit den alten Männern an? Dlaczego od tych starszych ten sąd się rozpoczynał? Weil diese die höchste Verantwortung hatten. Bo to oni mieli tą największą odpowiedzialność. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich bin noch junger Mann. Nie mogę powiedzieć, no ja jestem jeszcze młody. Oder das macht meine Frau. Albo to akurat moja żona uczyniła. Nein. Die alten Männer haben die Hauptverantwortung nach Gottes Wort. Nie, starsi mężczyźni mają tą odpowiedzialność według Słowa Bożego. Was wird ihnen gesagt? Co jest do nich powiedziane? Als erstes soll nüchtern sein. Jako pierwsze mają być trzeźwi. Wenn einer nüchtern, unnüchtern ist, dann sieht er die Dinge nicht richtig. Jeśli ktoś jest nietrzeźwy, to nie jest w stanie oceniać rzeczy prawidłowo. Dann ist er vielleicht sehr gefühlsbetont. Bo wtedy na przykład będzie reagował na pewne rzeczy, sprawy uczuciowo. Nein, sagt die Schrift. Nie, mówi Słowo. Du musst nüchtern sein. Musisz być w swojej ocenie trzeźwy. Du musst die Dinge genau so sehen, wie Gott sie sieht. Musisz te sprawy rozstrzygać tak, jak to widzi Bóg. Wir verkündigen kein Halleluja-Evangelium. Bo my nie głosimy takiej radosnej Ewangelii. Es muss alles an der Schrift sich spiegeln lassen. Ta Ewangelia, to Słowo, które głosimy, musi odzwierciedlać Słowo Boże. Zweiter Punkt. Sie sollen würdig sein. Po drugie, mają być poważni albo godni. Würdig zeigt, ihr lieben Altmänner, ihr habt eine Position erreicht, die von einer großen Gnade Gottes spricht. To ta godność mówi, że ci starsi mężczyźni mają pozycję, która pokazuje łaskę Bożą. Ihr seid lange hinter dem Herrn hergelaufen. Wy długi czas szliście za Panem. Und ihr habt eine wunderbare Stellung bekommen. I otrzymaliście wspaniałe stanowisko. Heilig und tadellos in Christus. Święci i nienaganni w Chrystusie. Und dementsprechend wandelt würdig der Stellung, aber auch eurer Erfahrung entsprechend. I chodźcie zgodnie z tym, ale i również zgodnie z waszym doświadczeniem. Wenn ein Unternehmer einen Fachmann einstellt, jeśli jakiś przedsiębiorca zatrudnia jakiegoś fachowca, dann ist dieser Fachmann in einer gewissen Stellung in der Unternehmung. To ten fachowiec ma pewne stanowisko, pewną odpowiedzialność w tym przedsiębiorstwie. Und der Unternehmer erwartet dementsprechend viel von ihm. I w zależności od tego stanowiska ten zatrudniający oczekuje od niego, żeby coś wniósł. Und wenn der Fachmann schon viele Jahre im Betrieb tätig war, dann erwartet zu Recht umso mehr von ihm. I jeśli ten fachowiec w tym przedsiębiorstwie przez wiele lat już pracował, to ten właściciel czy przedsiębiorca oczekuje wiele od niego. Genauso ist es im geistigen Bereich. I dokładnie tak samo jest w tym duchowym obszarze. Der nächste Punkt ist besonnen. Następny punkt to wstrzemięźliwi. Oder gesunden Sinn. Das ist ähnlich wie wir vorher hatten, nüchtern zu sein. To jest podobnie jak wcześniej było to trzeźwi. Nie chcemy się tak szybko podpalać, czy tak szybko reagować z jakąś złością na przykład. Nasze uczucia mamy trzymać na wodzy. Nächster Punkt. Gesund im Glauben. Szczerzy w wierze albo zdrowi w wierze. Zu Anfang hatten wir gesunde Lehre. Na początku mówiliśmy o zdrowej nauce. Jetzt haben wir gesund im Glauben. Teraz mamy zdrowi w wierze. Hier steht vor Glauben, der Artikel. Tutaj, jeśli chodzi o wiarę, to mamy rodzajnik w greckim. Das ist ein Hinweis, dass es auch sich um das Glaubensgut handelt. I to chodzi o tą, też przez to jest wyrażone to, tą wiarę jako to dobro, które posiadamy, jako to, co otrzymaliśmy. Wie kann ich denn gesund sein im Glaubensgut? Jak można być zdrowym w tej wierze jako darze?
dann muss ich die gesunde Lehre kennen. To muszę znać tą zdrową naukę. Ohne das Studium des Wortes Gottes kann ich nicht hinkommen. Nie studiując Słowa Bożego, nie zrozumiem tego. Kann ich auch nicht sagen, ich gehe mit der Bibel wie beim Einkaufen im Supermarkt. Nie można też powiedzieć, że ja to Biblię traktuję tak jak zakupy w supermarkecie. Das gefällt mir, das kommt in den Warenkorb rein. To mi się podoba, to sobie wrzucę do koszyka. Das gefällt mir nicht, das kommt nicht in den Warenkorb rein. A to mi nie będzie potrzebne, czy mi się nie podoba, to nie biorę tego do koszyka. So kann ich die Bibel nicht lesen, nicht? W ten sposób Biblii nie można czytać. Die Bibel ist das lebendige Wort. Cała Biblia jest żywym słowem. Und wenn wir Bibel lesen, a jeśli czytamy Biblię, dann stellt die Bibel einen Spiegel vor. To ta Biblia jest tym lustrem. Wir erkennen, wo es bei uns schief liegt, nicht? I natychmiast poznamy, w czym upadamy, czy w czym jesteśmy słabi. Was sagt Paulus von Timotheus? Co mówi Paweł o Tymoteuszu? Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, welche vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię i tak dalej. Ich freue mich, dass heute Abend die Kinder sind. Cieszę się, że są wśród nas dzieci dzisiaj. Paulus war ein sehr genauer Mann, das wissen wir alle. Wiemy, że Paweł był bardzo dokładnym człowiekiem. Und Timotheus war einer, der einen griechischen Vater hatte. Tymoteusz był kimś, kto miał, jego ojciec był Grekiem, a mama była Żydówką. Das war also nicht ideal zu Hause. A więc w tym domu ta sytuacja nie była idealna. Und doch sagt Paulus, du kennst von Kindheit auf die heiligen Schriften. A jednak Paweł do niego mówi, od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Die Mutter und die Großmutter hatte genau sich Mühe gegeben, dem Jungen das Wort Gottes deutlich zu machen. Babcia i mama zadawały sobie dużo trudu, aby temu dziecku przysposobić to pismo. Und Timotheus war auch bereit zu lernen. A Tymoteusz był też tym, który był gotowy do nauki. So kann der Paulus sagen, du kennst von Kind auf die heiligen Schriften. Paweł mógł do niego powiedzieć, znasz od dzieciństwa pisma. Ja, Timotheus war ein Mann, der gesund war im Glauben. Tymoteusz był tym człowiekiem, który był zdrowy w tej wierze. Heute ist die ganze Welt in Bewegung im Hinblick auf den Umweltschutz. Dzisiaj słyszymy to wszędzie i na każdym kroku. Cały świat mówi o ochronie środowiska. Aber sie ist nicht in Bewegung im Hinblick auf gesund sein im Glauben, nicht? Ale nikt na świecie nie mówi o tym, żeby być zdrowym w nauce Bożej. Nach den Gedanken Gottes fragt die Menschheit nicht. Ludzkość nie pyta o myśli Boże. Übrigens, alle Punkte, die hier aufgelistet werden, haben den Gedanken, dass wir uns sie alle zu eigen machen. Tak poza tym, to wszystkie te rzeczy, które tu są wymienione, to jest celem tego jest to, abyśmy się z nimi zapoznali i je sobie przysposobili. Jetzt könnte ja einer sagen, jetzt geht es gerade die alten Männer, da höre ich mal nicht zu. Może ktoś by powiedział, no tu jest teraz napisane starsi mężczyźni, to ja nie muszę tego słuchać, poczekam. Macht ja keine, ihr seht ja. Widzę, że tak nie postępujecie. Was mir nur wichtig ist, jeder Punkt sollte von uns allen angestrebt werden. Każdy z tych punktów, które tutaj czytaliśmy, powinien być przez nas wzięty dla siebie, jakby to do mnie się tyczyło. Ja. Ziert jeden Glaubenden. Bo każda z tych rzeczy jest ozdobą wierzącego. Der nächste Punkt in der Liebe. Następny punkt czytaliśmy w miłości. Also gesund sein in der Liebe. Zdrowym być w miłości. Die Welt schreit nach Liebe. Cały świat krzyczy i pragnie, szuka miłości. Sie suchen sie an der falschen Stelle, nicht? Ale szukają w złym miejscu, prawda? Gott ist Liebe. Bóg jest miłością. Da suchen sie nicht. Ale tam nie chcą szukać. Wie können wir gesund sein in der Liebe? Jak możemy być zdrowymi w miłości? Ja, meinen Freund, den besuche ich gerne. Mojego przyjaciela to ja chętnie odwiedzam. Wir verstehen uns blendend. Bo znamy, czy rozumiemy się bez słów. Wir haben Sympathie. Mamy sympatię jeden do drugiego. Das ist nicht der Punkt, nicht? Ale tu nie o to chodzi przecież. Gesund sein in der Liebe heißt, wie Gott alle liebt, so sollen auch wir alle lieben. Być zdrowym w miłości to oznacza, tak jak Bóg wszystkich miłuje, tak i my powinniśmy
miłować. Es geht nicht nach Sympathie. Tu nie chodzi o to, że do kogoś mam sympatię. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5. Rzymian 5:5. Miłość Boża wlała się w serca nasze. Wir haben zu Anfang gesagt, Gnade ist die unverdiente Liebe Gottes. Na początku powiedzieliśmy, że łaska to jest niezasłużona miłość Boża, którą otrzymaliśmy. Wenn ich in diesem Bewusstsein der Gnade meinen Weg gehe, dann strömt die Liebe auch aus zu meinem Bruder und zu meiner Schwester. Jeśli ja w tej miłości będę szedł, to czy będę żył, to wtedy ta miłość będzie wypływała na wszystkich. Auch wenn ich einen schweren Charakter vielleicht hat. Może również i wtedy, gdy jakaś siostra czy jakiś brat ma ciężki charakter. Vielleicht ganz anders gelagert ist als ich. Może jest w innych, inaczej usposobiona niż ja. Die Liebe hat sicherlich unterschiedliche Ausdrucksformen. Z całą pewnością miłość jest wyrażana w różny sposób. Aber es muss immer Liebe sein. Ale zawsze to musi być miłość. 1. Korinther 13, die ersten Verse streichen das eindrücklich unter Beweis. 1. Korinthian 13, jak czytamy, to te wiersze to dobitnie podkreślają. Sonst ist es mir nicht nützlich. Bo w przeciwnym razie mnie się to nie przyda. Es mag vielleicht noch irgendwo einen gewissen Wert für andere haben, aber es findet nicht die Anerkennung des Herrn. Może i ktoś by to uznał, że ta miłość jest w porządku, ale nie będzie to miało uznania Pana. Gesund sein im Ausharren. Być zdrowym w cierpliwości. Wir lassen uns besonders, nein, wir lassen uns manchmal begeistern. My czasami popadamy w zachwyt. Aber Ausharren zu zeigen, das heißt kontinuierlich dranbleiben, das ist die Kunst. Ale ta cierpliwość to znaczy ciągle w tym trwać. I to, tu jest ten punkt. Wir können von unserem Charakter vielleicht so veranlagt sein wie ein Sprinter. Bo my mamy często taki charakter jak sprinterzy. In ganz kurzer Zeit ist er auf hohe Geschwindigkeit und nach 100 Metern ist Schluss. W bardzo krótkim czasie osiąga maksymalną prędkość i po 100 metrach jest koniec. Der Glaubensweg ist ein Marathonlauf. Ale będąc przy biegach, to życie wiary to jest bieg, bieg maratończyka. Er ist erst dann zu Ende, wenn wir hier die Augen zumachen. Kończy się dopiero wtedy, gdy obrazowo mówiąc zamkniemy oczy. Wir müssen ausharren sein. Musimy pokazać tą cierpliwość czy wytrwałość. 2. Korintherbrief, lese ich noch einen Vers dazu. Tylko jeden wiersz do tego, 2. Koryntian. 12. Kapitel gelesen, wir lesen noch mal aus dem 12. Kapitel. Przeczytajmy jeszcze raz z 12 rozdziału. Vers 12 diesmal. 12 wiersz. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Habt ihr gemerkt, worauf es dem Heiligen Geist ankommt? Czy zauważyliście, o co chodzi tutaj Duchowi Świętemu? Die Zeichen der Apostel. Znaki apostolskie, czy apostoła. Was wird als erstes genannt? Co jest wymienione jako pierwsze? Ja, die Wunder, ne? Cuda? Die großen Reden. Wielkie przemowy? Steht ja alles nicht. Nie. Komisch. Dziwne, nie? Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren. Te znaki, znamiona, czy znaki potwierdzające godność apostoła wystąpiły w cierpliwości. Natürlich haben sie große Reden gehalten. Oczywiście apostołowie mieli wielkie przemowy. Natürlich haben sie Wunder getan. Oczywiście wielkie cuda sprawiali czy czynili. Der Geist Gottes konnte stark wirken. I ten Duch Boży mógł wtedy w wielki sposób działać. Aber das erste, was hier gezeigt wird, ist Ausharren. Ale pierwsza rzecz, która tu jest wymieniona, to jest cierpliwość albo wytrwałość. Dranbleiben. Trwanie przy tym. Das ist nicht nur ein Thema für junge Leute. To nie jest tylko temat dla młodych. Wer wollte sich von uns neben Elia stellen? Kto z nas stanąłby przy Eliaszu? Ich denke keiner, nicht? Myślę, że żaden z nas nie byłby w stanie. Dieser mutige Prophet Gottes. Ten odważny prorok Boży. Was hat er eines Tages? A co on powiedział, co on mówi pewnego dnia? Eine Frau hatte da was gesagt, Isabel. Jedna z niewiast, kobiet coś powiedziała, Izabel. Jetzt werden sie mich umbringen. I on się wystraszył.
teraz mnie zabije. Und er lief um seines Lebens willen. I uciekał ze względu, aby ratować swoje życie. Er hatte keinen Ausdauer mehr. Stracił tą wytrwałość. Wenn so ein geehrter und befähigter Mann Gottes im Ausland eingeknickt ist, wie viel mehr haben wir die Gefahr? Jeśli taki wielki, potężny, można by powiedzieć, mąż Boży stracił tą wytrwałość, to o ileż bardziej my. Wir wollen gesund sein im Ausland, indem wir immer wieder unser Vertrauen auf Gott und sein Wort stärken. Bądźmy zdrowi w tej wytrwałości przez to, że będziemy opierali się na Słowie Bożym. Kolejną grupą są starsze kobiety. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, nikt nie chce być starszy, stary, nie chce się starzeć. In Gottes Wort wird gezeigt, dass Alter eine Würde hat und etwas Schönes und Ehrenhaftes ist. A w Słowie Bożym widzimy, że wiek ma godność i jest coś, jest czymś takim godnym, jest czymś, co trzeba, czy się poważa. Auch sie werden aufgefordert. Również i te starsze kobiety są wzywane, ihr Betragen auszurichten, aby zachowywać godną postawę. Es wird hier verbunden mit dem heiligen Stand. I to jest połączone z tym stanowiskiem, jakie mają święci. Mit anderen Worten, wir lieben alten Schwestern, denkt daran, dass ihr einen heiligen Stand habt. Innymi słowy, wy starsze siostry, pamiętajcie o tym, że macie święte stanowisko. Ihr seid heilige und geliebte. Jesteście świętymi i umiłowanymi. Wir vergessen manchmal, in welch hohen Stand wir gebracht worden sind. Bo my często zapominamy, do jak wysokiego stanowiska jesteśmy przywiedzeni. Und deshalb geht es auch jetzt wieder um ein geziemtes Verhalten. I dlatego teraz też jest mowa o tym godnym zachowaniu się. Jetzt werden Dinge genannt, die nicht bei den alten Frauen gefunden werden sollten. I teraz są wymienione rzeczy, których nie powinno być u starszych sióstr. Nicht verleumderisch. Nie skłonne do obmowy. Wenn ich verleumde, dann bin ich einer, der eine falsche Aussage macht, die negativ über meinen Bruder oder meine Schwester. Jeśli obmawiam, to oznacza, że mówię złe, nieprawdziwe rzeczy o moim bracie czy o mojej siostrze. Oft ist der Hintergrund, ich möchte als Person mehr in den Vordergrund kommen. I często powodem tego jest to, że jako ja chcę siebie postawić na tym stanowisku, wynieść siebie do przodu jako lepszy. Wie ist der verleumdet worden? Jakże pana odmawiano? Fresser und Weinsäufer, hat man zu ihm gesagt. Pijak i żarłok, mówiono o nim. Und vieles andere erniedrigend, hat man mir gesagt. I o wiele gorsze jeszcze rzeczy poniżające go. Der nächste Punkt. Nicht Sklavinnen von vielen Beinen. Nie nadużywać wina. Der Wein ist nach Gottes Wort nicht verboten. Według Słowa Bożego wino wcale nie jest zabronione. Man darf durchaus ein Glas Wein trinken. Jak najbardziej można wypić kieliszek wina na przykład. Gebe auch gar keine Maßeinheit vor, wie viel man trinken darf. I też nie chcę tutaj rzucać czy dawać wzorca, ile wolno pić, a ile nie. Die Schrift sagt, dass wir uns nicht betrinken sollen, ist klar. Pismo mówi, że mamy się nie upijać. Und dass es auch unwürdig ist, in eine Abhängigkeit zu kommen. I też jest niegodnym popaść w nauk. Das passt zu unserem heiligen Stand einfach nicht. To po prostu nie pasuje do naszego świętego stanowiska. Epheser 5 sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Efezjan 5 mówi, nie upijajcie się winem, ale bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Sie sollten Lehrerin des Guten sein. Mają być, dawać dobry przykład, albo w niemieckim jest nauczycielkami dobrego. Also zwei Punkte, die nicht bei Ihnen gefunden werden sollten. Najpierw są dwa punkty, których ma nie być u starszych sióstr. Und jetzt heißt es, was gefunden werden soll. Sie sollten Lehrerin des Guten sein. I teraz to, kim albo czym, co mają być? Nauczyciel, dawać dobry przykład. Lesen mal 1 Timoteusz 2 dazu. 1 Tymoteusza 2 do tego.
Vers 12. 1 Tymoteusza 2, 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, steht das richtig. Ja, ja. Er sollte noch lehren des Guten sein, und hier steht, sie soll nicht lehren. Przed chwilą czytaliśmy, że mają być, dawać dobry przykład w niemieckim, być nauczycielkami dobrego. Natomiast tutaj czytamy, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. Diese beiden Stellen haben wenig miteinander zu tun. Ale te dwa miejsca, to nie jest mowa o tym samym. 1 Timotheus 2, Vers 12 sagt, eine Schwester soll nicht lehren, grundsätzlich. W Tymoteusza jest napisane, że siostra ma nie uczyć, co do, nauczać co do zasady. Eine Schwester wird, auch wenn nur Schwestern zusammen sind, nicht einen Vortrag über Römer 7 halten. Również, gdy siostry, tak się może by się zdarzyło, że siostry byłyby same tutaj w tej sali, to nie może być taka sytuacja, że jedna z sióstr wstanie i zrobi wykład na temat Rzymian 7 rozdziału na przykład. Das ist einfach nicht ihre Aufgabe. To nie jest zadanie siostry. Und wenn eine Jugendstunde zusammen ist, a jeśli jest godzina, jeśli jest spotkanie młodzieżowe, werden geistige junge Schwestern sich auch zurückhalten im Hinblick auf lehrmäßige Beiträge. To i również te młode siostry, które są, mają to duchowe usposobienie, też nie będą wtedy dopowiadały różnych, czy nie będą brały udziału w rozważaniu w czasie godziny młodzieżowego. Traut Paulus denen das nicht zu? Czy Paweł im tego, nie pozwala im tego? Natürlich traut er ihnen das zu, dass sie lehren können. Oczywiście, Paweł im pozwala, aby też uczyły. Aber Paulus hat unter der Leitung des Heiligen Geistes gesagt, eine Schwester soll nicht lehren. Ale pod, pod, pod przed, no, no, no. Pod natchnieniem Ducha Świętego Paweł mówi, że siostra czy kobieta ma nie nauczać. Es geht nicht darum, ob sie es kann, sondern ob sie soll. Tu nie jest mowa o tym, czy ona potrafi, czy nie potrafi, tylko o tym, że nie powinna. Eine Frau kann zum Beispiel geistiger sein als ihr Mann. Bo może być też tak, że jakaś kobieta będzie bardziej duchowa niż jej mąż. Sie kann auch von ihrem Schöpfer mehr Verstandeskräfte bekommen. I może mieć, otrzymać od Boga o wiele większe poznanie i wiele większe zdolności. Aber eine geistige Schwester wird aus Liebe zu dem Herrn sich immer ale duchowa siostra zawsze będzie tak wycofana, jeśli chodzi o te rzeczy dotyczące nauczania. Und hier in Titus 2 geht es nicht um lehrmäßige Dinge. A tutaj w Tytusa 2, co czytaliśmy, nie jest mowa o te rzeczy, nie jest mowa o nauce takiej, jak to Paweł przedstawia, czy mówi, na nauce publicznej takiej. Sondern es geht um ganz praktische Dinge. Ale tu jest mowa o tej praktycznej stronie. Da sehen wir anschließend. I widzimy jednocześnie. Sie sollen den jungen Frauen eine Hilfe sein. Mają być pomocą dla młodych kobiet. Sie geben ganz praktische Hilfestellung. Tu jest mowa o tym praktycznym stanowisku. Nicht Titus hatte eine Aufgabe den jungen Frauen gegenüber, sondern die älteren Schwestern hatten diese Aufgabe. To nie Titus miał to zadanie, aby pouczać młodsze siostry czy młodsze kobiety, tylko starsze kobiety miały to zadanie. Die älteren Frauen sollten die jüngeren anleiten, ihre eigenen Männer zu lieben. Miały je pouczać albo dawać im, przyprowadzać je do tego, aby miłowały swoich mężów i dzieci. Es ist wohl die einzige Stelle, wo eine Frau angehalten wird, ihren Mann zu lieben. Einzige Stelle. Ja. To jest tak poza tym jedyne miejsce, gdzie jest mowa do siostry, że ma miłować swojego męża. Wenn es um diesen Punkt geht, sind wir Männer in der Regel dran. Bo jeśli chodzi o ten punkt, to my mężczyźni, my mężowie jesteśmy wzywani do tablicy. Efezjan 5 ma dreimal diese Aufforderung. Efezjan 5 rozdział trzykrotnie się Słowo Boże do nas zwraca: miłujcie żony swoje. Sehr wichtig ist jetzt auch noch die Reihenfolge der Liebe.
I bardzo ważna tu jest też kolejność tej miłości. Zuerst geht es darum, die Männer zu lieben, die eigenen Männer zu lieben. Po pierwsze, najpierw swoich mężów. Und dann die Kinder zu lieben. A potem dzieci. Haben wir noch eine Stelle, wo wir diese Reihenfolge finden? Czy mamy jeszcze takie miejsce, gdzie byłaby ta kolejność? 2. Mose 21, der hebräische Knecht, sagt: Ich liebe mein Herrn, mein Weib, meine Frau und meine Kinder. Druga Mojżeszowa 21, mamy jeszcze raz takie miejsce, gdzie jest mowa o tym hebrajskim słudze. Miłuję mego Pana, moją żonę i moje dzieci. Um eine glückliche Ehe führen zu können, müssen wir diese Reihenfolge einhalten. Aby zachowywać szczęśliwe małżeństwo, to musimy zachowywać tą kolejność. Die höchste Priorität muss immer der Jesus haben. Najwyższym priorytetem musi być Pan Jezus zawsze. Dann wird das Herz stets glücklich sein, nicht? To serce będzie ciągle szczęśliwe. Zweite, den Mann zu lieben. Po drugie, miłować męża. Ehe ist in erster Linie eine Liebesbeziehung. Bo małżeństwo to jest w pierwszej linii stosunek, jaki my mamy do siebie, jedni do drugich, jedni do drugiego. Und dann kommt die Liebe zu den Kindern. I dopiero na drugim miejscu jest ta miłość do dzieci. Frauen können auch schon mal die Kinder mehr lieben als der Mann. I może też tak być, że kobieta miłuje bardziej swoje dzieci niż męża. Manchmal machen wir Männer es unseren Frauen schwer. Bo bywa tak, że my utrudniamy rzecz czy sprawę naszym żonom, my mężczyźni. Aber auch unabhängig davon muss die Reihenfolge eingehalten werden. Ale niezależnie od tego, ta kolejność musi być zachowana. Das kennt man natürlich in der Welt nicht. Oczywiście w tym świecie jest to wszystko na głowie postawione. Aber die gesunde Lehre macht es uns deutlich. Ale ta zdrowa nauka nam to uzmysławia. Sie sollen auch besonnen sein. Mają być wstrzemięźliwe. Den Begriff hatten wir schon mal. Już o tym mówiliśmy. Sie sollen keusch sein. Czyste. Rein sein. 2. Korinther, lese nochmal die Stelle. 2. Korinther 11, Vers 2. 2. Korinther 11, 2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Da haben wir wieder den Gedanken der Reinheit. Tutaj mamy tą myśl czystości. Wir sind Christus verlobt gewissermaßen. Jesteśmy w tym sensie zaręczeni Chrystusowi. Und Paulus setzt alles daran, dass diese Reinheit in der Beziehung von uns persönlich zu dem Herrn Jesus praktisch ihren Ausdruck findet. Paweł tutaj mówi o tym, że ta czystość nasza do Pana, żeby to było zachowane. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Gospodarne. Der Schwerpunkt einer verheirateten Frau ist einfach der Haushalt. Bo można tak powiedzieć, że tym punktem dla mężatki jest domostwo. Wir erwarten heute noch das Wiederkommen des Herrn Jesus. My dzisiaj czekamy, aż Pan przyjdzie. Wir wollen es erwarten. I chcemy czekać na przyjście Pana. Aber wenn er noch nicht kommt. Ale jeśli Pan jeszcze nie przyjdzie, haben wir als Erwachsene noch keinen größeren Wunsch als das? My jako dorośli nie mamy większego pragnienia niż, dass das Glaubensgut lebendig in der nächsten Generation weitergetragen wird. Niż to, żeby ta nasza, to nasze dziedzictwo wiary, które mamy, żebyśmy to przekazali następnemu pokoleniu. Und der Mittelpunkt ist der Jesus. A punktem tego jest Pan Jezus. Und viel Geistiges wird weitergegeben, wenn die Frauen zu Hause sind und ihre Kinder in der rechten Weise betreuen. I to jest też wtedy możliwe, jeśli nasze żony w domach będą te rzeczy przekazywały naszym dzieciom. Die Welt umgibt uns wie die Luft. Bo ten świat otacza nas jak powietrze. Und ohne dass wir es merken, übernehmen wir weltliche Prinzipien. I nawet często nie widząc, nie zauważając tego, my przejmujemy te zasady tego świata. I to jest ważne, aby te starsze siostry pouczały, posilały te młodsze,
aby te zadania, które mają w domach, aby one je wykonywały. Die Kinder sind so schnell erwachsen. Bo nasze dzieci tak szybko rosną. Und die Einflussnahme ist in jungen Jahren nur da. I rodzice mają wpływ na swoje dzieci tylko wtedy, gdy są małe. Und Haushalt führen ist beileibe keine einfache Sache. I to prowadzenie gospodarstwa domowego to wcale nie jest prosta rzecz. Haushalt führen ist äußerst vielfältig. I to jest, można powiedzieć, wielorakie. Wir haben schon an den Seelsorgerdienst der Frauen gedacht. Im Hinblick auf unsere Kinder. An den Seelsorgerdienst unserer Frauen im Hinblick auf die Kinder. I mówiliśmy już o tej służbie duszpasterskiej, można by to tak nazwać, jaką mają kobiety, czy żony, czy mamy o swoje dzieci. Die meisten Kinder sind wahrscheinlich durch den Dienst der Mütter zum Herrn geführt worden. I najprawdopodobniej jest to tak, że większość z naszych dzieci przyszło do Pana dzięki tej służbie, którą wykonywały mamy. Der Vater ist den ganzen Tag unterwegs, durch die Arbeit bedingt. Bo tak to bywa, tak to najczęściej jest, że ojciec całymi dniami jest w pracy. Und wir sollten unsere Frauen auch immer wieder ermuntern, die Aufgaben zu Hause wahrzunehmen. I my jako mężowie powinniśmy nasze żony zachęcać do tego, by to zadanie w domach wykonywały i wiernie je prowadziły. Der Segen des Herrn ruht darauf. Bo właśnie to błogosławieństwo Boże wtedy jest dane. Sie sollten gütig sein. Mają być dobre. Immer wieder was Gutes geben, nicht? Ciągle dawać to, co dobre. Können sie nur, wenn sie in einer Beziehung zu dem Herrn Jesus leben. A to jest możliwe wtedy, gdy one same będą miały tą społeczność z Panem. Der nächste Punkt, den eigenen Männern unterzuordnen. Mężom swoim uległe. Gott hat eine Ordnung gegeben in seiner Schöpfung. 1. Korinther 11, Vers 3 macht das deutlich. Bóg dał porządek na tym świecie. 1. Korinthian 11. Oberste Autorität ist Gott. Najwyższym autorytetem jest Bóg. Dann kommt Christus. Potem jest Chrystus. Dann kommt der Mann. Potem mąż. Dann kommt die Frau. Potem żona. Somit ist klar, ob wir nun Mann oder Frau sind, wir haben alle eine untergeordnete Stellung einzunehmen. I jedno jest pewne, czy jesteśmy mężem, czy żoną, to każde z nas ma podległe stanowisko. Und indem man eine untergeordnete Stellung einnimmt, ist das kein Wertemaßstab. Indem man das eine untergeordnete. Przez to, gdy my przyjmujemy to podległe stanowisko, es geht um den Rang, den Gott zum Segen seiner Geschöpfe festgelegt hat. I to jest, tu chodzi o to stanowisko, jakie Bóg dał swojemu stworzeniu. Es geht hier nicht um Wertigkeit. Tu nie chodzi o wartość, sondern es geht nur um Rang. Tylko chodzi o ten stopień, na którym jesteśmy. Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono, albo nie było ujmy nie przynoszono. Wenn wir diese praktischen Hinweise nicht berücksichtigen, dann sagt die Welt, was sind denn das für welche? Jeśli my tych rzeczy nie urzeczywistniamy, to ten świat zaraz wytknie nas palcami. Cóż to za jedni? Das wollen wir doch nicht erreichen. A tego nie chcemy. Sondern wollen zur Verherrlichung des Herrn da sein. Ale chcemy być jako ku uwielbieniu Pana. Das ist der Wunsch des neuen Lebens. To jest to życzenie nowego życia. Wir haben den Maßstab Gottes Wort. Mamy ten wzór Słowo Boże. Und wir wollen uns in der Kraft des Heiligen Geistes auch motivieren lassen. I chcemy się motywować w tej mocy Ducha Świętego. Vielleicht können wir jetzt eine kurze Pause einlegen. Zrobimy krótką przerwę może. Brat wcześniej mówił, że ma troszkę dłuższy temat i zaproponował, żeby zrobić dwa razy po godzinie. Troszkę się podobało. Teraz zrobimy 10 minut przerwy. 10 minut, no. Dawno cię nie widziałem.
Wir kommen jetzt zu den jüngeren Männern. Teraz mamy jako temat młodszych mężczyzn. Auch sie werden ermahnt, besonnen zu sein. Również i oni są napominani, aby byli wstrzemięźliwi. Als Jugendlicher eifert man sich noch schneller. Als Jugendlicher eifert man sich noch schneller. Jako młody, młodzi są jeszcze bardziej tacy pobudliwi może. Und das Verhalten des Titus sollte genau umgekehrt sein. A zachowanie Tytusa ma być dokładnie, czy ma być, ma przedstawiać dokładnie odwrotne zachowanie. Er sollte den jungen Männern als ein Vorbild sein. I on ma być jako przykład dla tych młodych. Also nicht schneller eifern. A więc ma nie być takim, który szybko działa. Nicht die Dinge unnüchtern sehen. Nie jako taki, który najpierw działa, a potem myśli. Aber nicht nur im Hinblick auf die Besonnenheit sollte ein Vorbild sein. Ale ma być dla nich przykładem nie we wstrzemięźliwości, sondern er sollte ein Vorbild sein auch in guten Werken. Ale ma być wzorem dobrego sprawowania. Gute Werke sind ein zentrales Thema im Titusbrief. I dobre sprawowanie czy dobre uczynki są tym punktem centralnym w liście Tytusa, do Tytusa. Wir tun nicht gute Werke, um in den Himmel zu kommen. Ważna rzecz, nie czynimy czy nie wykonujemy dobrych uczynków, by znaleźć się w niebie. Aber weil wir aus Gnaden errettet worden sind, tun wir gute Werke. Ale ponieważ z łaski jesteśmy zbawieni, wykonujemy dobre uczynki. Gute Werke bedeutet das tun, was in Gottes Augen gut ist. Dobre uczynki to jest to czynić, co jest dobrym w oczach Bożych. Denn wenn keine guten Werke da sind, sagt Jakobus, ist der Glaube tot. Bo Jakub mówi, jeśli nie ma dobrych uczynków, to nasza wiara jest martwa. Was wir zu Anfang gesagt haben, was im Innern ist, kommt auch nach außen. To co na początku mówiliśmy, co jest wewnątrz, to się potem uzewnętrznia. In der Lehre Unverfälschtheit. Przez niesfałszowane nauczanie. Da haben wir nichts, was wir hinzufügen zu dem Wort Gottes. Tutaj jest w tym ujęte to, że nic nie możemy dodawać do Słowa Bożego. Wir müssen aufpassen, dass nichts Falsches in unsere Ausführung hineinkommt. Musimy pilnować, czy uważać, aby nic złego, niewłaściwego nie wchodziło do naszej nauki. Was zum Schlechten führen kann. Coś, co by prowadziło do złego. Würdiger Ernst. I prawość. Wir halten keine Vorträge, um die Zuhörer zum Lachen zu bringen. Bo my nie głosimy nic, aby rozbawić słuchaczy. Gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Der nächste Punkt. Vers 8. Gesund, nicht zu verurteilende Rede. U nas my mamy mowa szczera i nienaganna. W niemieckim jest zdrowa, nieosądzająca. Nieoczerniająca czy nieosądzająca mowa. Auch ein Hinweis auf die gute und richtige Verkündigung. Tu jest też wskazówka na to właściwe i dobre głoszenie. 1. Korinther 14 sagt: Die einen lass reden, die anderen lass urteilen. 1. Korinthian 14 mówi: Jedni niech mówią, a drudzy niech oceniają. Wenn ich hier stehe und rede, jeśli ja tutaj teraz stoję i mówię, dann unterliege ich dem Urteil der Zuhörer. To jestem poddany pod waszą ocenę, pod ocenę słuchaczy. Ich freue mich, dass Brüder hier sind, die das Wort Gottes kennen und lieben. Cieszę się, że są tutaj bracia, którzy znają i miłują Słowo Boże. Wenn ich was Falsches sagen würde, dann würden sie mich dementsprechend korrigieren. I jeśli bym coś złego powiedział, to skorygowaliby mnie.
Wir sind hier zur gegenseitigen Ergänzung gegeben. Bo przecież jesteśmy tutaj jedni jako uzupełnienie drugich. Damit der von der Gegenpartei beschämt wird, der nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Nie mając nic złego o nas, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Wenn wir Gottes Wort verkündigen, jeśli głosimy Słowo Boże, sind normalerweise immer auch welche da, die ungläubig sind. To zazwyczaj tak to jest, że są też niewierzący wśród nas. Die gegen uns sind. Ci, którzy są naszymi przeciwnikami. Die versuchen, die gesunde Lehre lächerlich zu machen. Którzy będą próbowali, aby tą zdrową naukę ośmieszyć. Die mit Widerspruch kommen. Którzy będą się sprzeciwiali. Und da sollen wir einfach vorsichtig sein. I dlatego mamy być ostrożni. Damit der von der Gegenpartei sich schämt, etwas Schlechtes gegen uns zu sagen. Aby ten przeciwnik nasz był zawstydzony, nie mając nic, albo by się wstydził, aby coś złego o nas powiedzieć. Wir sollten uns so möglichst nah am Wort Gottes ausdrücken, damit der Gegenüber keinen Anlass hat, etwas gegen uns zu sagen. Nasze wypowiedzi mają być praktycznie tak bliskie Słowa Bożego, aby ten nasz przeciwnik nie miał nic do powiedzenia. Die andere Seite ist natürlich, dass dem Herrn Jesus immer widersprochen worden ist. Druga strona to jest taka, że jeśli spojrzymy na Pana Jezusa, to Jemu zawsze się sprzeciwiano. Hebräer 12 macht das ganz deutlich. I Hebrajczyków 12 nam to dobitnie pokazuje. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von Seiten der Sünde erduldet hat. Przeto rozważcie tego, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwianie. Die gute Botschaft und sein gutes Leben war eine glatte Verurteilung seiner Zuhörer. To dobre poselstwo i to jego życie było natychmiast wyśmiane, czy przeciwstawiano się mu natychmiast. Und das führte den Widerspruch hervor. I to wywołało właśnie, to wywoływało sprzeciwianie. Aber in ihm selbst war kein Anlass für Widerspruch. Ale w nim samym nie było nic, co mogłoby być powodem do sprzeciwienia się. Und so sollte auch bei uns kein Anlass sein, uns widersprechen zu müssen. I tak też w nas powinno być, aby w nas nie było niczego, tego punktu zaczepienia dla przeciwnika. Jetzt kommt er auf Knechte zu sprechen. Teraz on mówi o sługach. Das waren ja Sklaven zum Teil. To byli ci niewolnicy po części. Im römischen Recht als beseelte Materie angesehen. Według prawa rzymskiego jako przedmiot. Niewolnicy byli traktowani jako przedmiot. Der Herr konnte mit ihnen machen, was sie wollten. Jego Pan mógł z nim uczynić, co mu się podobało. Und auch sie werden ermahnt. I również oni są tutaj napominani. Es ist sehr schön. Gott hat ein Herz für jeden. To jest piękne, że Bóg ma serce, jego serce jest otwarte dla każdego. Auch für die, die in der Gesellschaftsrangordnung vielleicht auf letzter Stelle standen. Również i dla tych, którzy w tym społeczeństwie mieli to najniższe stanowisko. Die sind ein Gegenstand der belehrenden Gnade Gottes. Oni są też przedmiotem pouczenia tej łaski, pouczania łaski Bożej. Sie werden ermahnt, den Herrn sich zu unterwerfen. Oni są napominani, aby byli poddani swoim Panom. Bitte denkt daran, dass ihr untergeordnet seid. Pamiętajcie o tym, abyście byli ulegli. Sie sollen in allem wohlgefällig sein. We wszystkim chętni? Czy przyjemni dla nich? Heute gibt es Bestrebungen in unserer Gesellschaft, alles einzunivellieren. Alles soll einen Rang haben, eine Ordnung haben. Dzisiaj człowiek próbuje wszelkie różnice jak gdyby zniwelować i wszystko na jednym stanowisku, na jednym poziomie umieścić. Nein, unter den Engeln gibt es auch Hierarchieebenen. Nie, nawet wśród aniołów jest pewna hierarchia. Und Kinder sind nicht auf der hierarchischen Ebene wie die Eltern. I dzieci też nie są na w tej hierarchii, na tym stanowisku, co rodzice. Das hat Gott in seiner Weisheit und Liebe zum Segen der Geschöpfe festgelegt. I to Bóg ustanowił tą hierarchię w miłości do swojego stworzenia i Bóg dał tą hierarchię swojemu stworzeniu. Wir haben die Rangordnung, die Gott definiert hat, anzuerkennen. I tą hierarchię, którą Bóg zdefiniował,
człowiek powinien uznać. In allem wohlgefällig zu sein. Być we wszystkim przyjemnym, czy tak jak tu jest, chętni, czyli podobający się swoim panom. O, tak. Da gab es auch solche Arbeiten, die ein Knecht machen musste, die er nicht gerne tat. I były z pewnością też takie prace do wykonania, które ten sługa czy niewolnik musiał wykonać, a których nie chciał, albo mu się nie podobało. Und da sagt die Schrift, auch das sollst du tun. I Pismo mówi, również i to powinieneś uczynić. Du sollst in allem wohlgefällig sein. Masz być, masz się we wszystkim podobać swojemu Panu. Nicht widersprechend. Nie przeciwstawiającym się. Da gab es auch verkehrte Herren. Bo byli też źli panowie. Die sagten etwas zu dem Knecht. Oni mówili coś do swojego sługi. Und er machte das auch. Ten sługa czy niewolnik to wykonał. Und hinterher sagte der Herr, ich habe dir was ganz anderes gesagt. A ten pan potem po tej pracy powiedział, przecież ja ci kazałem coś innego zrobić. Nein, da sollten sie auch so sich verhalten, dass sie den Vorrang des Herrn respektierten. I również i w takich sytuacjach mieli się zachowywać, można powiedzieć tak, z łagodnym usposobieniem być i respektować swoich panów. Auch heute ist es wichtig in unserem Arbeitsverhältnis, dass wir unserem Chef gegenüber respektvoll mit ihm reden. I to jest i po dziś dzień jakby zachowane, że jeśli w naszej pracy z naszym szefem musimy rozmawiać z pewnym respektem. Sie sollten nichts unterschlagen. Nic sobie, niczego sobie nie przywłaszczają. Kann was unterschlagen, indem ich Geld meinem Chef wegnehme. Na przykład mogę okradać szefa z pieniędzy. Indem ich müde zur Arbeit komme und somit nicht leistungsfähig bin. I na przykład, albo na przykład przychodząc do pracy, jestem tak wyczerpany, że potem się obijam w tej pracy. Indem ich Material aus der Firma mitnehme. Albo wynoszę jakieś rzeczy z firmy. Sondern alle gute Treue erweisend. Niech we wszystkim dochowują całkowitej, niezawodnej wierności. Wir sollen treu sein in den Beziehungen, in denen wir sind. Mamy być wierni w tym, w tej pozycji, w której jesteśmy. Damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Abyśmy byli we wszystkim ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Wir haben vorher gelesen, dass das Wort Gottes verlästert werden kann in Vers 5 am Ende. Pod koniec 5 wiersza czytaliśmy, że Słowo Boże, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Dann verlacht man das Wort Gottes, was absolut gut, heilig und gerecht ist. I wtedy człowiek próbuje wyśmiewać Słowo Boże, które jest dobre i święte i sprawiedliwe. Aber die Knechte, die unter ganz schweren Umständen leben mussten. Ale ci słudzy, czy ci niewolnicy, którzy musieli żyć w bardzo trudnych okolicznościach, die konnten durch ihr Verhalten die Lehre des Heiland Gottes zieren. Oni przez swoje zachowanie mogli być ozdobą tej nauki. Das heißt, die Schönheit der Lehre wurde sichtbar durch das Verhalten der Knechte. Przez zachowanie tych sług było widoczne to piękno tej nauki Bożej. Diesen Hinweis haben wir nur bei den Knechten Gottes Wort. Nur bei den Knechten, dass sie die Lehre des Heiland Gottes zieren. I to określenie, że mogą być ozdobą nauki Bożej, to określenie jest napisane tylko do tych sług czy do tych niewolników. Tylko w ich przypadku jest tak opisane. Und sie hat die Möglichkeit, die Lehre des Heiland Gottes zu zieren in allem. I oni mieli możliwość, by być ozdobą tej nauki nauki Zbawiciela naszego Boga we wszystkim. Man merkt richtig, wie der Heilige Geist die Knechte, die so verachtet waren in der Gesellschaft, motivieren will. Widzimy, jak Słowo Boże tych sług, czy tych niewolników, którzy byli tak niepoważani, jak to ich motywuje. Jetzt kommen wir zu dem lehrmäßigen Teil. Teraz mamy tą część nauczającą. Der lehrmäßige Teil motiviert uns ganz stark. I to nas motywuje, bardzo mocno nas motywuje. Denn es zeigt uns die Gedanken Gottes. Bo pokazuje nam myśli Boże. Es wird auch eingeleitet mit einer Begründung, denn. I to pierwszy wiersz zaczyna się od uzasadnienia, albowiem. Wir wissen nicht nur, was wir tun sollen. My wiemy nie tylko to, co mamy czynić. Was wir nicht tun sollen.
czego nie mamy czynić. Sondern jetzt zeigt er uns die Motivation in besonderer Weise. Ale teraz Słowo Boże pokazuje nam motywację, dlaczego tak ma być. Und jetzt haben wir wieder die Gnade. I znowu mamy tą łaskę. Die Gnade Gottes. Łaskę Bożą. Unverdiente Liebe. Niezasłużona miłość. Gnade Gottes ist unendlich von ihren Abmessungen. Bo łaska Boża jest nieskończona, nie ma wymiaru. Sie ist erschienen. Objawiła się. Ihr kennt sicherlich die Stelle, dass Noah Gnade fand in den Augen Gottes. Z pewnością znacie to miejsce, a Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Auch Henoch hat Gnade gefunden. I Henoch też, o nim też jest tak napisane. Ist er damals erschienen? Czy wtedy im się objawiła? Nein, erschienen ist sie nicht. Nie, wtedy nie. Sie ist nicht sichtbar geworden. Nie stała się widzialna. Was meint der Heilige Geist hier? Co Duch Święty ma tutaj na myśli? Er meint die Person des Herrn Jesus, in der Gnade sichtbar geworden ist. On tutaj mówi o osobie Pana Jezusa, w którym ta łaska stała się widzialna. Sie hatte Auswirkungen. Heilbringend. Ona ma też to działanie zbawienne. Was darunter zu verstehen? Co można rozumieć przez to? Wir alle, die wir im Saal sitzen. Wszyscy, którzy tutaj siedzimy w tej sali, hatten riesige Probleme. Mamy przeróżne potężne problemy. Das waren unsere Sünden. I tymi problemami, czy tym problemem były nasze grzechy. Sündige Gedanken, Wort und Handlungen. Grzeszne myśli, czyny. Wir hatten darüber hinaus das Problem der Sünde, dieser sündige Natur in uns. I tym problemem też była ta nasza grzeszna natura, która w nas jest. Nicht nur die Früchte waren schlecht, sondern der Baum war schlecht. Nie tylko, że owoce były złe, ale ten korzeń był też zły. Wir gingen dem ewigen Richter entgegen. I szliśmy naprzeciw tego wiecznego, odwiecznego sędziego. Gott hat uns die Sünden weggenommen. Ale Bóg zabrał nam te grzechy. Gott hat die Sünde gerichtet in Jesus Christus. On ten grzech osądził w Jezusie Chrystusie. Wir gehen nicht mehr dem ewigen Gericht entgegen. I teraz nie idziemy naprzeciw, nie idziemy na sąd. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Wir sind von der obersten Autorität Gott gerecht gesprochen worden. Przed tym najwyższym autorytetem, jakim jest Bóg, jesteśmy uniewinnieni. Wir sind angenehm gemacht worden in dem geliebten Epheser 1, Vers 6. Efezjan 1:6. Staliśmy się tymi miłymi czy umiłowanymi, w tym jesteśmy tymi przyjemnymi w tym umiłowanym. Wir gehen der ewigen Herrlichkeit entgegen. I naszym celem jest ta wieczna chwała. Ja, die Gnade Gottes ist tatsächlich. I ta łaska Boża jest zbawienna, przynosząca zbawienie. Gott möchte nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Errettung kommen. Bóg nie chce, aby ktokolwiek poszedł na zginienie, ale aby wszyscy ludzie do poznania prawdy przyszli. Diesen Gedanken, dass dieses Heil für alle Menschen da ist, sehen wir in diesem Vers sehr deutlich. I w tym wierszu widzimy to dokładnie, że ona jest dla wszystkich ludzi. Ganz gleich, ob arm, ob reich. Obojętnie, biedny czy bogaty. Ganz gleich, in welchem Land man zu Hause ist. Obojętnie, w jakim kraju się mieszka, skąd się pochodzi. Mann oder Frau. Allen Menschen wird das Heil angeboten. Czy kobieta, czy mężczyzna, wszystkim. Es ist gewissermaßen zu allen Menschen hingekommen. I do wszystkich ludzi ta łaska dociera. Und jetzt zeigt Vers 12. I teraz 12 wiersz pokazuje, dass nicht nur die Gnade Gottes erschienen ist. Że nie tylko łaska Boża się objawiła, sondern sie unterweist uns auch. Ale ona nas poucza czy naucza. Wir haben alle Privatunterricht. Każdy z nas ma taką lekcję prywatną. Jedes Mal, wenn wir unter Gottes Wort sind, werden wir durch den Herrn belehrt. Bo za każdym razem, gdy jesteśmy poddani pod działanie Słowa Bożego, to Bóg nas poucza. Wenn wir den Kalender lesen, werden wir belehrt. Jak czytamy kalendarz, jesteśmy pouczani. Gdy czytamy Słowo Boże, jesteśmy pouczani. Was ist die Zielsetzung? Jaki jest cel? Wir sollen von zwei Dingen uns distanzieren. Od dwóch rzeczy mamy się zdystansować.
Wir sollen von der Gottlosigkeit uns distanzieren und von den weltlichen Begierden. Od bezbożności i światowych pożądliwości. 1. Mose 4 sehen wir, dass kein vom Angesicht Gottes hinweggeht. Pierwsza Mojżeszowa 4 widzimy, że Kain odszedł sprzed oblicza Bożego. Kain war ein erfolgreicher Unternehmer. Kain był takim przedsiębiorcą z sukcesem. Er viel erreicht. Wiele osiągnął. Aber mit Gott wollte er nichts zu tun. Ale nie chciał mieć nic wspólnego z Bogiem. So waren wir alle. I takimi my byliśmy. Wszyscy. Da ist keiner, der Gott sucht. Nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wir sollen jetzt durch Gnade Gottes unterwiesen von dieser Gottlosigkeit, von dem Drang weg von Gott befreit sein. Mamy się wyrzec tej bezbożności i światowych pożądliwości. Eins ging wir den Weg Kains von Gott weg und jetzt soll es umgekehrt sein. Najpierw szliśmy tą drogą Kaina, uciekaliśmy od Boga, a teraz mamy iść w przeciwnym kierunku. Die weltlichen Begierden, was ist das? Światowe pożądliwości, co to jest? Alles, wonach wir von unserer Bekehrung gestrebt haben. To jest wszystko to, do czego dążyliśmy przed nawróceniem. Lust des Fleisches, lust der Augen, Hochmut des Lebens. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. Können wir uns nichts Schönes mehr leisten? Czy nic pięknego już dla nas nie pozostało? Oczywiście, że jest wiele. Ale wspólnie z Panem. To jest ten punkt. Światowe pożądliwości, ta pożądliwość grzechu, to ciągle w nas jest. I gdy przyjdzie grzech do nas, dann sagen wir, wir haben nichts mehr mit dir zu tun. To jako odpowiedź dajemy, my z Tobą nie mamy już nic wspólnego. Wir sind mit Christus gestorben. Bo przecież umarliśmy z Chrystusem. Wir haben gesungen, kann das Herz stets glücklich sein, oder wird das Herz stets glücklich sein. I tak jak w pieśni śpiewaliśmy, nasze serce będzie ciągle szczęśliwe. Wieder werden wir aufgefordert, besonnen zu sein. I znowu jesteśmy wzywani, abyśmy byli wstrzemięźliwi. Nein, ich muss es anders sagen. Nie, inaczej to określę. Vorher wurden wir aufgefordert, besonnen zu sein. Wcześniej byliśmy wzywani do tego, aby żyć wstrzemięźliwie. Hier die Gnade Gottes belehrt uns. Tutaj łaska Boża poucza nas. Sie vermittelt die Fähigkeit, besonnen zu sein. Ona daje nam tą możliwość do tego, czy sposób, uzdalnia nas do tego, abyśmy żyli wstrzemięźliwie. Das nächste ist gerecht. Następnie sprawiedliwie. Wir sollen danach uns ausrichten, was in den Augen Gottes richtig ist. Mamy dążyć do tego, co w oczach Bożych jest właściwe. Von dem Jesus wird gesagt, dass er Gerechtigkeit geliebt hat. O Panu Jezusie jest powiedziane, że On umiłował sprawiedliwość. Gott selig sollen wir leben. I pobożnie żyć. Das heißt, in innerer Übereinstimmung mit Gott. To znaczy, w tym wewnętrznej zgodności z Bogiem, czy przekonaniu z Bogiem, o tym, co Bóg mówi, czy czego Bóg chce. Steht im Gegensatz zu der Gottlosigkeit. Ta pobożność jest przeciwieństwem bezbożności. Wir sind Kinder unserer Zeit. Jesteśmy dziećmi naszych czasów. Die Zeiten waren unterschiedlich, nicht? A czasy były różne zawsze. Ich denke nur mal an die Zeit Neros. Na przykład przez czasy Nerona. Ich denke mal an die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Na przykład czasy krótko przed II wojną światową. Und ich denke an unsere Zeit. I teraz nasze czasy. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Każdy z tych okresów miał swoje wyzwania. Aber in diesem Zeitlauf, in dem wir jetzt gerade leben, müssen wir uns bewähren. Ale w tym czasie, w którym my teraz żyjemy, musimy się zachować. Und die Gnade Gottes lehrt uns auch. I łaska Boża poucza nas do tego. Und jetzt zeigt sie zwei Punkte, die in die Zukunft weisen. I teraz pokazuje nam w 13. wierszu dwa punkty, które wskazują na przyszłość. Wir erwarten die glückselige Hoffnung. Oczekujemy błogosławionej nadziei. Glaubende haben eine Zukunftsperspektive, das Wiederkommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Gläubigen. Wierzący mają tą perspektywę i jest nią przyjście Pana Jezusa po to, aby nas pochwycić.
1. Thessalonicher 4 spricht davon. 1. Thessaloniczan 4 o tym mówi. Philipper 3 zeigt uns, dass wir dann ein Herrlichkeitsleib bekommen werden. Filipian 3 nam pokazuje, że będziemy mieli wtedy to ciało, przemienione ciało chwały. Wir werden dann gleichförmig sein, seinem Leib der Herrlichkeit. Będziemy mieli takie ciało, jakie on ma teraz. Er wird in allem den Vorrang haben. On będzie we wszystkim pierwszy. Darüber freuen wir uns. I z tego się cieszymy. Also das Erscheinen, das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung ist ein ganz großes Motiv. I przyjście Pana Jezusa po to, by nas pochwycić, jest tym wielkim motywem, motywacją dla nas. Aber noch ein zweites, in die Zukunft richtendes Moment wird aufgezeigt. Ale jest i również ten drugi punkt, czy, który dotyczy przyszłości, jest pokazany. Die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes. Objawienia chwały wielkiego Boga. Was ist das? Co to jest? Das Wiederkommen des Herrn Jesus in Pracht und Herrlichkeit mit all den Glaubenden. To jest przyjście Pana Jezusa w mocy i w chwale ze wszystkimi wierzącymi. Die Weltmenschen werden das sehen. I cały świat to zobaczy. Dann wird auf einmal Jesus Christus auf dieser Erde sichtbar sein. I wtedy Jezus Chrystus będzie widzialny na tym świecie. Und er wird aufräumen. I on, można powiedzieć, będzie posprzątał wtedy. Dann wird Gerechtigkeit herrschen. Wtedy będzie sprawiedliwość panowała. Heute ist eine Zeit, wo wir sagen müssen, es ist die Welt der Ungerechtigkeit. I dziś żyjemy, dziś jest ten czas, o którym musimy powiedzieć, jest to czas niesprawiedliwości. Die Herrlichkeit unseres Gottes. Ale ta Herrlichkeit, ja? Ja. Ta chwała naszego Boga. Das heißt die Vollkommenheiten. To znaczy ta doskonałość. Werden dann für die Menschen erkennbar sein. To będzie wtedy widzialne, rozpoznawalne dla ludzi. Es wird aber auch deutlich, dass es ein großer Gott ist. I tu jest też opisany jako wielki Bóg. Denn wir werden alle neben Jesus Christus stehen, wie wir geglaubt haben. Bo wszyscy, którzy uwierzyli, będą wtedy stali obok Jezusa Chrystusa. Wird deutlich werden, dass der Jesus auch aus uns hassenswürdige Menschen Kinder Gottes gemacht hat. I wtedy będzie to widzialne, że Pan Jezus z nas, z ludzi, którzy byliśmy godni tylko być nienawidzonymi, uczynił z nas dzieci Boże, uczynił nas dziećmi Bożymi. Es wird deutlich werden, dass wir trotz unseres Versagens die Herrlichkeit Gottes widerstrahlen werden. I będzie to widzialne, że mimo tego, że zawiedliśmy, jesteśmy w tej przysposobieni do tej chwały. Ja, und alles wird gewissermaßen, wie wir gesagt haben, in Übereinstimmung gebracht werden mit Gott. I wszystko będzie pojednane z Bogiem. Unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. I Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. In der Person des Herrn Jesus Christus, der Gott und Mensch ist. W osobie Pana Jezusa, który jest i Bogiem, i człowiekiem, werden die Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Będą ludzie widzieli tą wspaniałość Bożą. Gott kann man ja nicht sehen. Boga nie można widzieć. Gott ist ein Geist. Bóg jest duchem. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. On zamieszkuje światłość niedostępną. Aber Gott ist sichtbar geworden in der Person des Herrn Jesus. Ale Bóg stał się widzialny w osobie Pana Jezusa. Wir haben also zwei Motive gesehen im Hinblick auf die Zukunft in Vers 13. W 13. wierszu mamy te dwa motywy dotyczące przyszłości. Wir haben ein Motiv gesehen in Vers 11 im Hinblick auf die Vergangenheit, wo Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Jeden też motyw widzieliśmy w 11 wierszu dotyczący przeszłości, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię. Und jetzt geht in Vers 14 unser Gedanke wieder zurück in die Vergangenheit. I w 14. wierszu nasze myśli znowu wracają się do przeszłości. Da wird gesagt, dass der Jesus sich selbst für uns gegeben hat. Który dał, Pan Jezus dał samego siebie za nas. Nur er konnte es. Tylko on to mógł. Nicht kann ein Bruder seinen Bruder erlösen. Er muss davon abstehen auf ewig. Nie wybawi brat brata. Und er hat es auch getan. I on to też uczynił. Hingegeben bedeutet in den Tod, in das Gericht gegeben. Dał siebie, to znaczy, że poszedł w sąd, w śmierć. Er hat dieses Gericht auf sich genommen, um uns frei zu machen von aller Gesetzlosigkeit. I on
wziął ten sąd na siebie, aby nas wyzwolić od wszelkiej zakonu. Vor uns, vor unserer Bekehrung interessierte uns nicht Gott. Przed naszym nawróceniem Bóg nas nie interesował. Aber der Jesus hat das Werk vollbracht, damit wir frei sind von der Gesetzlosigkeit. Ale Pan Jezus nas zbawił, abyśmy byli wolni od bezbożności. Und jetzt sind wir sein Eigentumsvolk. I teraz jesteśmy Jego ludem na własność. Wir sind mit ihm verbunden. Jesteśmy z Nim złączeni. Und er reinigt uns. I On oczyszcza nas. Wir sollen also frei sein von jeder Verunreinigung. Więc mamy być czyści od wszelkiego, od wszelkiej nieczystości. Das ist das Ziel, warum der Jesus gelitten hat. I to jest ten cel, dla którego Pan Jezus cierpiał. Sein weiteres Ziel, dass wir eifrig sein sollen in guten Werken. I mamy być gorliwi w dobrych uczynkach. Deshalb ist der Heiland gestorben. Dlatego zmarł nasz Zbawiciel. Eifrig sein in guten Werken. Abyśmy byli gorliwi w dobrych uczynkach. Von Paulus haben wir gelesen, o Pawle czytaliśmy, dass er mit Gottes Eifer sich für die Korinther eingesetzt hat. Że on wstawiał się tą Bożą gorliwością za Koryntianami. Dann kommt ein praktischer Hinweis wieder in Vers 15. I w 15 wierszu znowu mamy praktyczną wskazówkę. Dies rede und ermahne. To mów i tak napominaj. Reden, das heißt vorstellen, die Gedanken Gottes. Mówić, to znaczy przedstawiać myśli Boże. Ermahne, napominaj. Mit ernst auf das Herz und Gewissen reden. Z tą powagą mówić do serca i sumienia. Überführe heißt. Strofuj. Mach deutlich, wenn die Linie des Wortes Gottes verlassen worden ist. Pokazuj dobitnie tym, którzy opuszczają drogę Słowa Bożego, którzy nie idą drogą Słowa Bożego. Je nachdem, was wir für Charakter haben, w zależności, jaki charakter mamy, fällt uns das schwer, einander zu ermahnen. To mamy, czy jest nam ciężko się napominać. Dann sagen wir lieber um des Friedens will nichts sagen. To często bywa tak, że dla spokoju lepiej nic nie powiemy. Anderer Charakter sagt, a ktoś, kto ma inny charakter, powie, sofort hingehen, sofort was sagen. Na, czy te, taki, kto ma inny charakter, pójdzie i natychmiast to powie. Nein, wir sollten sicherlich zuerst ins Gebet gehen. Nie, w jednym i w drugim przypadku najpierw powinniśmy iść na kolana. Es geht ja da, nicht darum, einen falschen Sachverhalt darzustellen. Tu nie chodzi o to, aby być tym złym orędownikiem. Sondern es geht darum, zu motivieren, damit die unterweisende Gnade wieder gelebt wird. Tu chodzi o to, abyśmy się wzajemnie motywowali, aby ta łaska była żywa w nas. Und auch Titus musste diesbezüglich ermuntert werden. I również do tego Titus musiał być pokrzepiony, posilony w tym. Tu es mit allem Nachdruck. Z całą powagą. Das niemand dich verachten. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Das musste doch den anderen gesagt werden, oder? To przecież powinno, musiało być powiedziane do innych. Diesen Geschwistern aus Kreta musste das noch gesagt werden, oder was meint ihr? Czy to musiało być powiedziane do tych wierzących z Krety? Paulus sagt es aber Titus. Paweł mówi to, ciekawe, że do Tytusa. Was ist der Gedanke? Jaka jest myśl? Paulus meint, Titus verhalte dich so, dass in deinem Verhalten kein Anlass ist, um dich zu verachten. Paweł ma tutaj taką myśl. Tytusie, zachowuj się tak, aby w twoim zachowaniu nie było najmniejszej pobudki do tego, żeby cię ktoś zlekceważył z powodu twojego zachowania. In diesem Kapitel ging es um unser Verhalten innerhalb des Volkes Gottes. W tym rozdziale była mowa o naszym zachowaniu pośród ludu Bożego. Wenn wir die ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen, dann stellen wir fest, dass Satan Druck von außen aufbaute. Gdy czytamy pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, to widzimy, że szatan buduje, czy kładzie te naciski z zewnątrz. Was war das Ergebnis? Jaki był rezultat? Das Werkungs. Że to dzieło wzrastało. Wenn Satan als der brüllende Löwe kommt, gdy szatan przychodzi jako ten lew ryczący, dann ist das oft mit Segen verbunden. To jest to często też połączone dla nas z błogosławieństwem. Aber wenn der Feind als Engel des Lichts kommt, ale gdy ten nieprzyjaciel przychodzi jako anioł światłości, wenn die Probleme
von innen herauskommen, gdy te problemy pojawiają się wewnątrz nas, wenn wir nicht mehr das Bewusstsein der Gnade Gottes in unserem Herzen tragen, gdy my nie mamy tej świadomości, że łaska Boża jest w naszych sercach, dann haben wir keine Kraft. To nie mamy siły. Meine Kraft wird in Schwachheit verbracht. Moja siła objawia się w mocy. Dann haben wir auch keine Freude. Nie, moja siła objawia się w słabości. Dann haben wir auch keine Freude. To wtedy nie mamy radości. Denn in Nehemia 8, Vers 10 sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. W Nehemiasza czytamy, radość z Pana jest waszą ostoją. Wir brauchen Freude, wir brauchen Kraft. Potrzebujemy radości i potrzebujemy siły. Dlatego jesteśmy łączeni jako jedno. Jesteśmy stawiani obok siebie, aby wzajemnie sobie pomagać, wzajemnie się motywować, aby ta pouczająca łaska Boża była praktykowana w życiu naszym. Der hat uns viele Motivationen gegeben. Bo Pan dał nam wiele motywacji. Sein persönliches Erscheinen. Jego osobiste objawienie. Sein Wiederkommen. Jego przyjście ku pochwyceniu wierzących. Sein Wiederkommen mit den Seinen. Jego przyjście powtórne ze swoimi świętymi. Sein Kreuz auf Golgatha. Jego krzyż na Golgocie. Das ist das Herz Gottes. To jest serce Boże. Wenn wir an seinem Herzen ruhen, dann sind wir auch hoch motiviert. Jeśli my będziemy spoczywali przy Jego sercu, to będzie to dla nas największą motywacją. Der Geist, er wird mich verherrlichen auf der Erde. Ten Duch, On mnie uczci tutaj na tej ziemi. Dann wird auch in unserem praktischen Verhalten etwas von Christus gesehen werden. To wtedy w naszym praktycznym zachowaniu będzie też co nieco widzialne z Chrystusa. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana. 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!